Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się już po raz kolejny, nie pamiętam który, w grze Elden Ring. I cóż, nadal jesteśmy dzisiaj z naszym konfesorem, posiadającym wspaniały tasak plus 2, swoim kuszem i milion innych rzeczy i tak. W sumie warto byłoby może to jeszcze tutaj wyposażyć wszystko, żeby było jasne. No i tak, w dzisiejszym epizodzie powiem wam szczerze, mam wielkie ambitne plany, żeby z tym całym dziadem brzydkim się znowu zmierzyć. Ale zanim to wszystko, to jednak mam kilka ważniejszych spraw związanych z moją prywatną postacią, którą swoją drogą może, podkreślam, może, więc nie róbcie sobie wielkich nadziei, ale może pokażę później, jak wygląda, co i jak. No ale mniejsza z tym. Jako że, no nie ukrywam, trochę nawet dużo sobie gram tą postacią pomiędzy odcinkami. To tak, chociaż dobra, dużo to może pojęcie względne. Tam może, mogę powiedzieć szczerze, skupiłem się dużo na eksploracji i na przemierzaniu szybko świata, więc grać dużo może nie gram, ale odkrywam bardzo sporo terenów, bardzo sporo rzeczy. A mniejsza z tym. I tak, znalazłem w końcu to miejsce, o którym mówiłem wcześniej, od dawien dawna, że znalazłem jakieś jaskinie, przejście czy coś. Ciekawe, gdzie to jest, bo w sumie to nie mogłem tego znaleźć. Byłem jełopem, już pamiętam, o co chodziło. I tak, mówiąc szczerze, sobie to zwiedziłem, więc to, co teraz będziemy robić, to nie jest tajemnicą. Ale tak, proszę. To jest cała grota, jak to nazwałem wcześniej, o którym wspominałem. Nie było to, okazuje się, grotą, a właśnie jakimś takim wejściem do cmentarza, czy coś tego typu. Katakumb i tak dalej, no więc katakumby burzowego podnóża. Powiem wam szczerze, bardzo, ale to bardzo, można powiedzieć, w sumie irytująca lokacja. Dlaczego to się przekonacie lada moment? To... Witajcie, kamienne chochliki. Tak, nowi wrogowie. Najczęściej występują w sporych grupach i cel jest prosty. Rozkrwawić wroga, zirytować wroga i zabić wroga. Nie umiem za bardzo z nim walczyć, ale no, są tutaj i jakoś trzeba sobie z nimi radzić. Co ciekawe, tamtą postacią mi lepiej poszło. Może to być kwestia broni. Bo tak, muszę przyznać, tam wcześniej bawiłem się dwoma błotami. Tam najpierw jednym błotem. Dwoma przez bardzo krótką chwilę, aż w końcu wziąłem to moje bliźniacze ostrze. I tak, tam z niego korzystam, jest obecnie chyba na plus jeden? Może plus dwa, nie pamiętam nawet. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że super się nim walczy. Jeśli chodzi o same katakumby, to tak. Tutaj można zrobić bardzo przydatne rzeczy. To moim zdaniem bardzo przydatne. Osobiście. Tam, właśnie tam grając, korzystałem z usług tego czegoś. A co tutaj można zdobyć? Ale o szczegółach to później. A póki co tak. Kornwalia, czy konwalia grobowa. Brama. Kula przyzwania działa. I tak z niej nie skorzystam, bo nadal, podkreślam, jestem na wyłączonym trybie offline, tak zwanym. Głównie dlatego, że właśnie nie chcę dostawać 20 wiadomości na sekundę wszędzie. Więc no. I przy tych pulach przyzwania chyba, nie jestem pewien, czy to tak działa. Wydaje mi się, że może. A właśnie, może być nawet tak, że w sumie to wziąłbym znaki nawet bez pasty. A nie chcę tego robić, mówiąc szczerze, więc tak po prostu, żeby było najbardziej na ślepo, to chcę właśnie sam odkrywać wszystko. I to czy tą postacią, czy prywatną, to mniejsze ma znaczenie. Ważne, żebym sam to odkrywał. I tak, jesteśmy tutaj przy kolejnym, można powiedzieć, problemie tej lokacji, poza chochlikami. A konkretnie przy pluju ognistym. Ogniopluju, my toczył ognia, jak zwał, tak zwał. I tak, jest to przeszkoda, jak zapewne widać. A z którą trzeba sobie szybko poradzić. Ej, dobra, dobra, biegnij, póki jeszcze jest okazja. No i tak, właśnie takie coś. Nie wiem, czy da się to zepsuć, czy nie. I mam tutaj piękną rzecz. O. I... O, okej. Jest cel tego czegoś? Wiesz, że to zjeżdża? Ha. Może się tego nie dotknie, potem drugi raz to tak zostanie?
Okej, czyli chyba to, że tam skoczyłem, to podniosło z powrotem. Ale ciekawe. Ostatnio się z tym męczyłem bardziej. Nawet nie pomyślałem, żeby to uderzyć. Okej. Ciekawe. Ale dobra, mniejsza na razie z tym. Bo najpierw właśnie chcę pokazać wam całą lokację, wszystko i tak dalej, i tak dalej. I w sumie najważniejsze, co jeszcze tak w sumie... Będę powiedzieć, że nie sprawdziłem, a trochę mnie to zastanawia, jeśli chodzi o samego Elden Ringa. To zastanawiam się, czy w ogóle broń tutaj się psuje. Widzicie, no chyba wytrzymałości jako takiej nie ma. Więc nawet jeśli się psuje, to psucie musi być jakiś trochę inny sposób. A ten tu skąd? Nie. Super, znowu płomienie są. A, i chyba zauważyłem też jedną rzecz, że wrogowie mogą właśnie pochwycać tak jakby chyba runy, czasami z innych wrogów czy coś. Bo właśnie czasami się tak fajnie na żółto oczy świecą, wydaje mi się, że wtedy więcej runów za nich się dostaje. To mówię za nich ogólnie jako wrogów, nie jako konkretnie te stwory. Ale tak, czy było związanego z tym wszystkim? Dobra, żebyście wszyscy wiedzieli. I właśnie jak jeszcze przy tym wszystkim jesteśmy, to zobaczmy, czy w końcu jest wytrzymałość broni, czy... Nie ma, okej. Okay. Powiem wam szczerze, jest to nawet przyjemna zmiana. Okej, okay, wytrzymałość była w Dark Soulsach, ale... czy ona tak naprawdę coś zmieniała, poza tym, że no, unikalne bronie trzeba było często oszczędzać? Dobra. Nie jest to chyba kwestia jednak samych w sobie run, tylko jakoś, czegoś innego, jakoś losowo. To jeszcze mnie nie było okazji na to tak naprawdę. A i tak ma świecące oczy energią runów, więc może to jest po prostu, wiecie, jakaś losowość, że wróg może się w danej pętli, że tak to nazwę, trochę właśnie mocniejszy pokazać i w ten sposób jakieś bonusy. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale zanim coś, to tak, musimy tutaj sobie jeszcze poradzić. Całe szczęście, że jestem przygotowany i psychicznie, i fizycznie, i w ogóle. Pod każdym możliwym względem na to, co tutaj się szykuje. No nie! Ja naprawdę padłem? Ach, no niestety. Czyli czeka nas przejście tutaj ponownie. Miejmy nadzieję tylko, że bez tych płomieni przynajmniej. Będzie trochę łatwiej. I tak, jeśli jeszcze o to chodzi, to... Celem ogólnie tego podziemia jest to, żeby znaleźć sposób na otworzenie drzwi, które tutaj widzieliśmy. A i właśnie, tu jest jeszcze jakiś duch. Może z nim pogadajmy? Tak go pomijam, a te duchy czasami mam coś do powiedzenia. Nie mówi? Serio? Tekstu nie ma. Nie wiem, czy to coś się zbugowało, czy jak, ale mniejsza. Po prostu chodźmy z moim wspaniałym, no, mieczykiem pochodnim. Jeszcze raz na tą katorgę, jaką jest tutaj walka z tym wszystkim. Tak, ogólnie mówiąc, mój oryginalny plan na postać to było trochę wiary z, powiedzmy, quality, tak zwanym, czyli zarówno siły, jak i inteligencji. Ale tak pomyślałem, że w sumie może lepiej zainwestować w jedną statystykę, a nie od razu bawić się w wymieszanie. I tak, zdecydowanie, widzicie, to takiego dostaje się 67, a tam było 300 coś ponad, więc... Zdecydowanie miałem rację co do tego działania. I proszę, nie ma teraz tutaj tych płomieni. Ale tak, już się mieszam we wszystkim, co chciałem powiedzieć, więc no tak. Zdecydowanie może byłoby łatwiej wtedy. I tak, dzisiaj ogólnie spróbujemy to zrobić, ewentualnie ten mój mieczyk spróbuję właśnie nałożyć na niego, jak to się nazywa, no. Popioły silne, czy tam ciężkie, bo zauważyłem, że w sumie umiejętności tej broni nie używam. Nie będę narzekał na to, że umiejętność tam jest nałożona, inna, gorsza czy coś. A widziałem, że właśnie jak to nałożę, to póki co skalowanie będę miał lepsze, jak trzymam dwuręcznie. A jako, że i tak najczęściej będę trzymał pewnie dwuręcznie, bo będę zapominał o tarczach, jedyne co to tylko ściągał dwuręczność, żeby się leczyć, czy pochodnie trzymać. To może to być dobry wybór, w szczególności jak jeszcze, powiedzmy, zamiast. No ale z drugiej strony jest też, wiecie, są takie rzeczy jak ten, powiedzmy, wielka szpada czy coś innego, co chciałem używać, a wymagają one jednak do więcej zręczności i pewnie tutaj zginę przez własną głupotę, a może nie. Okej, okay, muszę być szybki, nawet wypiję jedną butelkę, bo i tak zanim
coś dalej będziemy robić, to będę miał. W sensie, zanim otworzymy drzwi, to będziemy mieli jeszcze czas, żeby tam usiąść czy coś. Ale tak, póki co właśnie proszę. Pierwszy powód, dlaczego to jest bardzo przydatne, warte uwagi i tak dalej, prochy wędrownego szlachcica. Super rzecz. Możemy teraz właśnie taki swój tłum własny wzywać. Ewentualnie tak. Nie wiem, co więcej powiedzieć o tym wszystkim. Ale tak właśnie, dlatego tu warto było przyjść, moim zdaniem, bo taki tłum nie jest może potężny, jeśli chodzi o obrażenia. Ale wiecie, taka powiedzmy piątka takich jełopów, wydaje mi się, że może dobrze odciągać uwagę przeciwników. Mówię, że mi nie się, to wydaje się. Ale tak, często jak gdzieś zwiedzamy jakieś nowe obszary, właśnie jakichś polan, większych obozów wroga czy coś, to właśnie korzystałem z ich pomocy. I okazywało się to dosyć sensowne. I tak, proszę, mamy tam drzwi, ale zanim drzwi, to jeszcze usiądziemy i trochę potem. Mamy właśnie, jak widzicie, 6000. Trochę mi się chciał farmić właśnie tych wrogów przed bramą do bossa. Tego wiecie, którego. Tego na M, znowu nie pamiętam nazwy, ale mniejsze, no i tak, co jeszcze takiego mogę dodać. Mogę zrobić 15-15. W ten sposób jeszcze jeden punkt i chyba będę mógł się bawić, wiecie, tym moim rapierem, tym wielkim. Ewentualnie tutaj mogę zarzucić 17 i patrzcie, no broni lepiej się skagluje z siłą, to co używam. Bo każdy punkt daje 1. Tak, tam nie daje 1 do 1, o, nie wiem. Nie wiem, właśnie to chciałbym wydać, ale mam z tym problem, szczerze, żeby się zdecydować. Teraz tak, jeszcze właśnie jak już mówiłem o tych popiołach, to tak też udowodnię. Popiół wojenny szał. Widzicie, to jest ciężkie. I tracimy obrażenia, ale mam 25. W jednej ręce, plus 5. Tracimy, co prawda, jak widać, 11. Czym 11, więc nie jest to jeszcze aż takie opłacalne. Ale teraz jak weźmiemy to w dwie ręce, to teraz zobaczycie większą, piękną. Już nie plączę. Piękniejszą różnicę. 26 zmienia się w 40. I tak, z tego co mi wiadomo, popioły można spokojnie. Właśnie, spokojnie można na niebie nakładać, ale. Okej, to wiecie co? Tego nawet nie wiedziałem, że tutaj to. Można wybrać, tak, chcę tą właściwość, umiejętność, albo dawaj tylko umiejętność. I tak, można zawsze zrobić cofnij wzmocnienie. To też sprawdzałem już na tamtym, ale dobra. Tak widzicie, to można ściągać i zakładać, więc póki co weźmiemy sobie ciężki. Mogę tego żałować, ale proszę. Weźmiemy w dwie łapy i powinno być lepiej. Chociaż... jak działa ta zdolność? Dobra, fajne to. Spodziewałem się czegoś trochę innego, ale tak, fajne to. Dobra, żyleto też dosyć dobrze, ten pasek. I dobra, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to tutaj tylko zrobię coś, co też robiłem sobie tak prywatnie, tam. Chciałbym mieć wyekwipowane wszystkie popioły te na wszelki wielki. I zaraz zobaczycie, co tu się jeszcze skrywa w tym miejscu. Bo to nie koniec. Prezentuję przed wami ogara pochówku złotego drzewa. Wezmę sobie właśnie taki, też tutaj taki tłumek piękny. I tak, ogar. Działa w ten sposób, brzydkie bydle. Z tą drogą. Ale tak, atakuje, bije. O, on tak zapomniał o tej obszarówce głupiej. Ale tak, no ogólnie właśnie taki wredniejszy wróg. Nie będę was okłamywał, no miałem z tym spore problemy. I swoją drogą jest to chyba jedyny boss otwartego świata, czy tam podziemi, którego pokonałem na tamtej postaci. No i tak. Jak widać, nasi towarzysze nie są tutaj zbyt wytrzymali. O, ale tak, wracając jeszcze do tego. Macie tutaj drugą właściwość tego przeciwnika, co jakiś czas pluje ogniem. I tak, no, jak mówiłem. Szlachcice nie są może najwytrzymalsi, ale... ale bardzo pomagają swoją obecnością samą. Okej, będzie plucie ogniem, będzie plucie ogniem. I właśnie plucie ogniem jest fajnym też momentem na to, żeby go uderzyć ewentualnie raz czy dwa. Będzie kręciołek. Dobra.
Będzie kręciołek, ale ten taki mniejszy. Będzie uderzenie. Jedno, drugie, będzie szarża? Okej. Okej, pijemy, pijemy. Jeśli to unikniemy, to prawdopodobnie jest martwy. Dobra, jest martwy. Uff. I okej, warto było w sumie na ciężki sobie dać, skoro i tak pochodnić tutaj je nosiłem. Ale tak, i dostajemy za pokonanie go prochy szlacheckiego czardzieja. Drugi powód, który po prostu mówi mi, że warto tu przyjść i jeszcze teraz musimy wszystko przestawiać, bo zawsze chcę mieć to ustawione tak, jak to jest w kolejności pokazywanej tam wśród tych prochów, wiem, takie moje trochę wypaczenia, ale no. Nic wielkiego, tylko jak widzicie dużo zwłok i takie rzeczy, no i... Wspaniały powód, dlaczego bardzo, ale to bardzo warto zwiedzać takie podziemia. Bo wydaje mi się, że właśnie prochy czarodzieja mogą być też mocne, chociaż osobiście ich nie testowałem. Ale tak, jej, fajna sprawa i w ogóle. Tym jesteśmy co? Dałbym to 6 do zręczności, ale boję się, że wtedy... no, że nie będzie to aż takie warte uwagi. Trzeba anulować też ulepszenie. Tak, tylko że wtedy znowu będę mógł się bawić też moim tym rapierem całym. Sprawdzać inne rzeczy. Zresztą dobra, powiedzcie co o tym myślicie. Ja się póki co jeszcze trochę wstrzymam. No niestety. Co oznacza, że mogę też na tym stracić to wszystko. Ale wiecie, wyfarmienie tych 7000 trochę zajmie, nie będę ukłamywał was, ale nie jest aż takie złe. Póki co w takim oto stanie, z tym wszystkim, możemy iść zająć się jeszcze drugą rzeczą, którą sprawdziłem sobie. Otóż, to będzie szybciej teleportem. W sumie tylko dokąd? Tutaj... nie. Stąd, dobra. Okej, dobra, więc tak. Zapewne pamiętacie jeszcze... to miejsce, w którym mieliśmy tą głupią inwazję. Takiego gostka, ale co tam? Był taki dziwny szkielet, który strzelał w nas z jakimś super promieniem. A więc tak. Stwierdziłem, że sobie ją wykonam. Spróbuję przeżyć, zobaczyć co i jak, kim jest to ten cały Jurja. Bo tak, okazuje się, że Jurja, czego tam było, to jest ten właśnie gość, którego spotkaliśmy, co nas zastrzegał przed smokiem. Upewniłem się tym, udało się mi pokonać też tamto dziadostwo. I no. Jako, że to zrobiłem tam i wiem, co fajnego tam się kryje, za powiedzmy nagrodę za pokonanie go, to chcę wam to pokazać bezpośrednio. Oraz, no, mieć to już po części z głowy, bo później będę o tym zapominał i... No, jest tam też jakaś jaskinka, więc... skoro jest jaskinka, to mówię, no... Przekonałem się z tą jedną, że warto jest zwiedzać, naprawdę, bo potężne, przydatne rzeczy mogą w nich być. Chociaż dobrze, już to powinno być udowodnione ostatnio, bo też w jaskini znaleźliśmy ostatnio trenerkę... Co? Strzelił? Ale no, trenerkę magii... Kogoś jeszcze takiego szczególnego mieliśmy? Chyba nie, chyba tylko trenerkę magii w jaskini znaleźliśmy. Inna jaskinia dała nam za to odporność na ogień większą, która okazuje się bardzo przydatna. A póki co mamy tutaj jego i... nieźle unika. Ale no. A właśnie, o tym wszystkim też chcę później powiedzieć, co i jak. Ale zanim coś, mamy Jurię jako wsparcie. I proszę. Teraz tylko wytrwać chwilkę, bo Jurja już jest wezwany. I jak tu przybiegnie, to już mamy większy spokój, bo właśnie... nasz oponent... jak to się nazywa? Uwagę rozdzieli pomiędzy naszą dwójkę, więc ja mogę spokojnie się leczyć tym. A w sumie to brało to bez znaczenia, co mam tam. I tak, pokonamy go. Chyba taka jest prawda, jeśli chodzi o to starcie przynajmniej. Jeśli chce się wygrać, trzeba... wytrwać do momentu, w którym Jurja tu przybiegnie. Jak on już przybiegnie, to mamy zwycięstwo. Prawie że gwarantowane. No. Ale tak, nie ma co tutaj marudzić, gadać. I proszę, ma jednego tylko... a chciałem powiedzieć Estusa, ale tak, jedną butelkę szkarłatnych USB, bo tak się nazywa. Mamy za to ich dużo więcej, więc na szczęście to jest moja przewaga nad nim. Są drogą ciekawie, czy on ma nieskończone używanie tego wszystkiego, czy też ma jakiś limit. Nie wiem. Ale tak, jej, pokonany. No i mam tu informację o tym, jak działa przyzwoływanie innych graczy.
i inne takie rzeczy. Dostajemy jedno to remedium palców, czyli inaczej mówiąc tą pastę z kwiatka i reduwia. Jego sztylecik. Tak, jego sztylecik. Nie możemy go używać, bo wymaga 13 mistycyzmu, którego nie rozwijam w ogóle. Ale tak, niby sztylecik zwykły, nic szczególnego, proszę, no ataki wszystkie takie sztyletowe. Ale proszę, no. Musimy grać postacią, która by się na tym opierała. Oni zanim to jest potężny przedmiot. Pomijając oczywiście kwestię, że nie mam mistycyzmu, żeby tego używać, więc to już raczej odpada. Choć oczywiście, jeśli będziecie chcieli, to mogę podbić trochę mistycyzmu i zobaczyć, jak się będziemy bawić tym sztylecikiem, chociaż... Osobiście nie chciałbym robić postaci pod wszystko. Przynajmniej dopóki nie będę miał pewności, że jest tutaj... jak to się nazywa? Opcja respeca. Respecjalizacji, resetu, wiecie o co chodzi. Ewentualnie mogę prowadzić postać z innym archetypem całkowicie. Nie mówię o mojej prywatnej, rzecz jasna. Ale wiecie, na przykład na jakichś live'ach, streamach, jeśli kiedyś będę miał jakieś termin wolny i w końcu ogarnę dupę, żeby ruszyć to wszystko. A póki co, proszę, tu mamy tego gościa. We meet again. To have fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. I am Eura, as you might recall. Hunter of bloody fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own, you stay the path. You are certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Swoją drogą powiem tylko, że bardzo podoba mi się jego branko, więc z chęcią bym przyjął. To może poza czapką. To znaczy fajne co, ale no nie do końca to, co bym chciał nosić, ale tak. Perhaps we will meet again. If fate permits. Dobra. Perhaps we will meet again. Z chęcią. Mam nadzieję, że przy kolejnych inwazjach, które mogą się nadarzyć, też się pokażesz mnie. Ocalisz, a póki co mamy tu jeszcze właśnie ostatnią rzecz do podniesienia, czyli biorąc kwiat oraz kilku trupków, ale jeśli chodzi o trupki, to zauważyłem niejedną bardzo niebezpieczną rzecz. A swoją drogą tam nie zwiedzałem, co tam jest. Ale nie, no są jakieś gluty. Może tam jeszcze zobaczymy później, ale tak, wracając. Zauważyłem jedną ważną rzecz, jeśli chodzi też o te trupy. To jest trochę smutna, są to wrogowie odradzając się zawsze. Więc jeśli chcecie mieć spokój z trupami, to niestety w tej grze jest to niemożliwe. Przynajmniej dopóki nie znajdę jakiegoś sposobu na to, ale wątpię, żeby był. A tutaj jest jakiś obozik. Okej, okay, jakimś tym ostatnio grałem, to chyba go pominąłem. Dajmy pochodnie. I ciosem w plecy, zainicjujmy tutaj spotkanie. Okej. Okej, są dwa wilki i ten gościu. Ci goście, wiadomo, są niebezpieczni, ale gorzej jest z wilkami, jak się rzucą. Całą grupą, chociaż dobra. Na szczęście jeden atak z szarży jest wystarczający, żeby się pozbyć ich. Na koniu. Tego gościa nie widziałem. No, na koniu są bardzo niebezpieczni. Okej, na całe szczęście mam wystarczająco energii, żeby szybko to zrobić. Zamrożony rodzynek. Okej, dobra. Mam wystarczająco silne te uderzenia, żeby ich wyłamywać z równowagi. Całą serią ataków, ale dobra. Nie, nie chcę tu zginąć. Więc dokończymy to kuszą. Właśnie takie okazje noszę. I dobra, szybkie leczonko. O, nie mamy już energii na to, no trudno. Jakoś to przeżyjemy. A póki co zobaczmy, co tu mamy. Zrzucające z siodła jakieś fajne ostrze. O, no dobra, zrzucające z siodła, no co? Nie spodziewałem się, że tak łatwo będzie zdobyć ich mieczek, że będziemy mieli takiego farta. I co to wymaga? 19 siły, 16 zręczności, okej. Okay. 16 zręczności. To w sumie sugeruje, że większość broni może wymagać też trochę tej zręczności, więc... Może błędem będzie właśnie jej nie brać tak sztywno?
Ej, powolne cięcia, ale takie zamaszyste. Chociaż mogą być szybsze, jak już będziemy mieli wymagane statystyki, tego też nie wiem. Ale okej, 19 siły. Siły nie musimy się aż chyba aż tak przejmować. Wiecie, zawsze można dwuręcznie. Są wolne takie cięcia, to podoba mi się. I cóż, jeśli zrobiliśmy takie coś, to... No, nie będę was kłamał, no sugeruje mi to trochę, że może warto będzie jednak pomyśleć o tym, żeby poinwestować w tą zręczność. A tutaj mamy książkę z przepisami płatnerza 1. Okej, czyli jakieś nowe recepty, tak teoretycznie mamy. Kluczowe przedmioty, co to daje? Uzyskaj tę wiedzę, by stworzyć następujące przedmioty. Smar ogniowy, super. Smar ogniowy ze sznureczkiem, co? Ognioodporna suszona wątroba? Co? To aż otworzę tworzenie i zobaczymy, co to jest. Zwiększa negację obrażeń ognistych, wątroba bestii, owoce rzębiny, gasnący motyl. Ciekawe, ale okej, wątroba. Smar ogniowy z żywicy i motyla. To jest super. Będę musiał to zbierać, jak tylko będę miał okazję i będziemy mieć dużo smarów ogniowych. A tutaj mamy smar ogniowy za sznurkiem. Szybko pokrywa oręż zadając ogon. A, czyli szybciej to nakładamy, ale pewnie to jest coś takiego, jak tam było z tym, że szybciej to działa, większe obrażenia potencjalnie. Chociaż tak nie musi być, ale za to szybko znika. Dobra. Więc kolejny. Też ma pieska. A, super. Jakim cudem go nie zauważyłem, ale wracając. Fajne. Nie będę się to może aż tak przejmował teraz, żeby to robić, ale tak, kilka tych smarów tak zarzucić i powinno być fajne. Okej, okay, i kontra, piękna. No, oczywiście Polska nie przypominam, wybaczcie, jeśli słyszycie jakieś klikania, ale... No nie mam ostatnio jakoś tak tej weny, żeby skalibrować pada z wyciszeniem, bo tak... Moje wyciszenie polega na po prostu wytłumianiu przed niektórych rzeczy gumkami i innymi rzeczami. Bo to trzeba po prostu precyzyjnie strasznie robić, żeby te gałki nie były zbyt stłumione przez gumki. O, kolejna czaszka, super, lubię te czaszki. Zawsze okazja do zbierania run w łatwy sposób. Tak, co tu jeszcze? Chodź. Wydaje mi się, że mamy jeszcze tutaj do pokazania, mam wam właśnie kilka rzeczy, zanim jeszcze pójdziemy na walkę z tym bossem. O tak, jeśli się nie mylę, właśnie tak było tutaj parę kwestii. W sumie szybciej będzie na strudze to może załatwić. A pierwsza sprawa, tak. Ja bym nie musiał jednak strugi ubierać. Trzeba mieć. Dotknij łaski. Tutaj ciągle było miejsce, w którym można odpoczywać, takie ognisko i tak. No oczywiście je pomijałem, jak to mam w zwyczaju. I jak już przy tym jesteśmy... 16 zręczności. Biorę to, żeby jednak te wszystkie inne bronie robić. I teraz tak, popioły wojny. 25, 110. A tutaj 103, 31. O, cofnij wzmocnienie. Teraz tak, mamy 21 plus 22. A tutaj byśmy mieli 31, czyli zyskujemy 9, tracimy więcej niż 9, czy mi się tylko wydaje? O, zdecydowanie, dobra, czyli zostajemy póki co przy zwykłym, nie zmieniamy jakości. I tak, tasak niby jest plus 2. Ale czy możemy teraz... Bez chwytania go oburącz, tak, możemy się teraz bawić już tym ostrzem. Jest tak samo powolne jak było, ale dobra. Obrażenia, no... Wyższe? Tak, lepsze. Więc ogólnie to jest mocniejsze niż to, co używaliśmy do tej pory. Ale dobra, jak jeszcze przy tym jesteśmy, to wielka szabla. Czy mogę się nią teraz pobawić? Nie będzie miał może jakichś olbrzymich obrażeń, wiecie. Takie zabawy w pchnięcie i w ogóle, no... Tak, nareszcie mam do wyboru jakieś inne bronie, super. To tą szablą chyba możemy nawet walczyć... Tak, możemy walczyć jedną ręką dzięki zręczności, bo tylko jej nam brakowało. Jest wolniejsza niż te takie szybsze, normalniejsze. Ale zdecydowanie też może być zabójczą bronią. Dobra. Będziemy to testować później, wszystko, przy czym w szczególności no to i to. Znaczy to i to, nawet może na bossie. Ale póki co, jako że już przy tym jesteśmy, to jeszcze mam parę spraw do załatwienia szybkich, jak już mówiłem. Więc jedziemy tam, bo tak. Mam za mostem do pokazania jedną rzecz i potem teoretycznie będę musiał poszukać dokładnie, gdzie to było. Ale ja znalazłem jeszcze jedno super ciekawe przejście, którego wcześniej nie zauważyłem. Zresztą w sumie może nie tylko nie zauważyłem, co bałem się tam wchodzić. Zrozumiałe, patrząc na to, jakie tam monstra będą przy tym miejscu.
Ale tak, na tym drugim zapisie przeszarżowałem tam na koniec, znalazłem jakieś tam przejście, którego już nie ruszałem. I kurczę, zapomniałem zobaczyć, tam jest King Kai tam przy tym miejscu, w którym walczyliśmy z tym, no. No wiecie, z Jurią, z tą inwazję. Jurim, nie wiem. I tak. Teraz, kiedy już przy tym jesteśmy, szybko wszystko zobaczyć na mapie. Jedziemy prawie dobrze. Pędznych wód, co? Dobra, mniejsza, to może jednak nie? Może to jednak było gdzie indziej? Wydaje mi się, że dobrze idziemy. Zaraz powinno być właśnie jakiś taki... Chcę, żeby dobrze znaleźć to... Wąwóz? Z mostem, dobra, tam. To jest tam. To jest chyba tam. Jakoś właśnie widać most. Miejsce, do którego jedziemy, prawdopodobnie jest bardzo groźne. Nie będę zaprzeczał. Jestem na 99% pewien, że nie powinno nas tam być. Ale tak, jak gdzieś mnie nie powinno być, to tym bardziej chcę tam być, więc no. Nie powstrzymał mi to przed niczym. I przy okazji, co my tu mamy? Miejsce łaski. No chwila, ja tutaj byłem? Tak, byłem, no tak. Dobra, wiecie co, już nie było tematu, już pamiętam. Jak daje się pójść, chyba były te całe meduzy. A. Tak mi się wydaje, a sądząc po tym... No, jak to jest? Nie, dobra, to byliśmy. To okazuje się, że byliśmy bardzo blisko tego miejsca, o które mi chodziło, ale... Trochę zlamiłem, prawdopodobnie. O ile to jest to miejsce, bo podkreślam, moja orientacja w terenie jest, no powiedzmy, równe zero. O ile nie jeszcze niższa, więc tak, może mogłem pomylić wszystko. Ale dobra, mniejsza z tym, zaraz zobaczymy, czy to jest to miejsce. Poznam je bardzo prosto, tak, to tutaj. Może nawet widzieliśmy to miejsce, jak graliśmy na którymś z innych odcinków. Nie jestem pewien. I wow, już mam pół godziny. A tylko biegam po jakichś głupich miejscach i... No. Właśnie. O tym mówiłem. Super skok. Dokąd to prowadzi do końca, to nie wiem. Tutaj wróg ten dyniogłowy, czy jak mu tam było. Ha, tylko że ty masz mnie jako boss, tylko zwykły przeciwnik. Najwięcej jest tak naprawdę. O, widzę miejsce łaski, tam trzeba będzie pójść, a tutaj mamy kamień sanktuarium. Ciekawe jak to działa? Wygląda jakbyśmy już mieli te kamienie sanktuarium, ale i tak nie to w kierunku. I tak wolę to sprawdzić, wiecie, żeby było jasne. Blask kamień, nie. Kamień sanktuarium? To jest jakiś materiał? Może, chociaż... Tak, do tworzenia przedmiotów, okay, czyli się nie dowiemy, do czego to do końca służy. Ale okej, okay, dobra. Delikatny lag, ale to jest normalne. I co mamy? Kamień kowalski plus jeden. Trzeba w sumie jeden, dobra. I tam widziałem miejsce łaski, więc teoretycznie chyba powinienem pójść najpierw tam. Dobra, nie. Tam było miejsce łaski, to powiedzmy, że zobaczymy to miejsce najpierw. Później będziemy zwiedzać resztę. Aha. I tak, na końcówkę odcinka, jak już będę kończył wszystko, to jeszcze zrobimy może z jedno, dwa podejścia do gościa i burzowe wzgórze. Okej, okay, dobra, czyli tutaj tak teoretycznie udało się wejść też, wiecie, od tam. Tam od tamtej innej strony. Miejsce, w którym byliśmy. Ej, co? Co? Ktoś utknął? Co? Problem w tym, że w sumie ktoś tu krzyczy, że utknął, ale... Nie. No, tutaj? Nie wiem, czy macie dźwięk stereo, czy mono, ale to jakby stąd biło. Więc potencjalnie będę musiał tutaj potem poszukać. Okej, ale zanim to jeszcze tutaj... Znowu jakiś obóz? Coś nie dużo tych obozów mają tu porozrzucanych, ale dobra, mniejsza. Okej, dobra. Dobra, super. Ale szczerze, nawet podoba mi się to, jak działa ten pasek.
Wydaje mi się, że to znowu jest dziwnie przetłumaczony Falcon po prostu. Wygląda bardziej na Falcona niż na Tasaka, ale dobra, mniejsza. Jak wiadomo, tłumaczenia u FromSoft są co najmniej nie konsekwentne i co nazwy potrafi się coś nazywać inaczej, czy w sumie co nazwę, co część serii Soulsborne. I śmierć. Tak, śmierć mnie zlagowała. 3600. No dobra. No dobra. Trzeba będzie tu przyjść, jeszcze raz to przyjdę i... Gdzieś w pobliżu chyba był posąg, to zaryzykujemy z posągiem. I... Aha. Ej, co... To strasznie blisko. Już chwila. Po drugiej stronie przypadkiem? Tak, chyba nas wrzuciło od drugiej strony teraz. Strasznie dziwne, ale dobra. Czyli te posągi mają jakiś jakby chyba swój zasięg wykrywania? Czy coś tego typu? Jak było się po prostu wystarczająco blisko tego posągu, to pozwala się od niego pojawić. Zresztą nie wiem. Ja przekonamy później, o ile nas pies nie zagryzie. Bo jednak wiecie, no nie chciałbym stracić tych 3000. Okej, czyli zgon... Wiedziałem! Wiedziałem to po prostu, jak już widziałem ten skok psa. No niestety. Strata. 3000 run, prawie 4. No niestety. I dobra, skoro i tak jesteśmy w takiej sytuacji i w ogóle, to może wezmę swojego miecza od odźgnięć. A teraz mi pozwoliło od tamtego wszystkiego. Ale dobra, skoro i tak potraciłem wszystko i... sensu, to... Zauważymy teraz coś takiego tutaj, że tu właśnie takie delikatne przejście, weźmy tą szablę. Bawić i zobaczymy, co gdzie prowadzi to wszystko. Bo tak... Jak mówię, u mnie... priorytetem dla mnie jest zwiedzanie świata. Bossy i fabuła to drugorzędne kwestie i... Halo! Halo, żółk! Jeżuki już odkryły mi w sumie, one nie dają tych popiołów, a jedyne co to odnawiają użycie butelki, ale tej butelki w ogóle. Po co to wszystko? Ale dobra, mniejsza. A właśnie, z tym drogą będę musiał jeszcze zobaczyć, czy ta szabla nie będzie lepsza, jeśli ją oczaruję tymi popiołami jakimiś. Wiecie, może skalowania jak będą naprawdę mocniejsze, to nagle okaże się, że warto z niej korzystać nawet. Tak na co dzień? Zastępczą, mimo tego, że jest... jak to się nazywa? Nieulepszona. No, na pewno podoba mi się, jeśli chodzi o sam pomysł na siebie i wygląd i inne takie rzeczy. Tak, mamy tutaj olbrzyma, to nie. Do olbrzymów nie chcę się zbliżać i... Co? Wie? Oj! Fatrole. Fatrole. Dobra, czyli ta szabla musi strasznie dużo ważyć, a to oznacza, że muszę usunąć coś, tarczę. Okej, już nie ma fatroli, jest dobrze. No i w sumie ma to trochę sensu, że to dużo waży. Żółw, jak się przekonam, w sumie prawie na pewno, to też wyniosą jakieś szczególne. Okej, znowu to wielkie. Wielki, mniejszy to takie breje. Możemy zobaczyć w sumie, jak się walczy z tą mniejszą. Ojeju, i od razu wielka przybiegła. Takie pewnie w zasadzie dziecko mi zabijasz. Gdzieś tu jeszcze ważka lata, żeby skomplikować sprawę. Dobra, dobra. Jedno precyzyjne dziabnięcie i po ważce. Okej. Cokolwiek to jest, to chyba dobrze zrobiłem, nie zbliżając się do tego wcześniej. Tak. Tak, prawie nic temu nie bije. Czyli jest chyba odporny na obrażenia fizyczne, a może to kwestia tego, że trzeba... chyba kwestia tego, że trzeba po dziobie to działać. Ale i tak, zasięg mam o tyle mały, że w sumie... A jeszcze czegoś lepszego, ale dobra. Dobra, skoro to tam jest i nie jest najszybsze... No to zobacz, jest tak szybkie. Może spróbujmy uciec od tego? Tak będzie chyba lepiej? A co, można coś tu zebrać? Czy co tak wyskakiwało? Mniejsza, dobra. Daj mi tu coś goni, czy... Nie, odpuściło, dobra.
Hello? Hello? Anyone? Znowu ten tekst, dobra. Dobra, znowu ten tekst. Nie wiem, o co chodzi w sumie, ale... Hello? A. Can you hear me? I'm stuck. Dziwne, że tamto na dole słyszałem, ale okej. Hello? Anyone? Okej, gadający dzban. To w sumie tłumaczyłem emotki, które widziałem do kupienia na Steamie. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Pomóż mi stąd wyjść? Jasne, czemu nie? A thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. No, there's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Okej, czymś dużym, solidnym. Nie. Za słabe. Just keep clobbering away at the... Put those doubts to rest. I'll be just fine. Give it your all, I say. Dobra, wiecie co? Może lepiej weźmiemy coś naprawdę potencjalnie potężniejszego, co mocniejsze. Okej. Okay. Oburącz i zobaczymy, czy pomożemy mu. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli tamto było nieodpowiednie, ale to już zadziałało. Jej. Czy mamy kolegę dzbanka? Okej. Okay. Mighty wallop of yours almost spelled the end of me. Okay, fajny gościu. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Dostaliśmy szlachetne mięso. Nie wiem co to, ale okej, fajnie, że to mamy. Pleasure is mine. I am the warrior jar known as Alexander. Iron Fist Alexander. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Kaelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Okay, ciekawa sprawa. To Redmane Castle, on the southern edge of the scarlet, rot-blighted Kaelid wilds. I've heard there's to be a festival. Dobra, dobra, masz jeszcze coś do powiedzenia, czy to tyle? Okej, dobra, to tyle, więc chyba nie ma sensu już więcej go męczyć. Zamiast tego zobaczmy, czym jest szlachetne mięso. Odparniające, pokrywane mięso, niewrażliwość, czasowo wzmacnia ataki fizyczne. To by mi się przydało, szczerze. Ale jej, spotkaliśmy jakieś fajne postacie. I tak, patrząc na to, że mam już 40 parę minut, to chyba dobrym wyborem byłoby teraz już się poddać z tym takim wędrowaniem w głupie miejsca i zmierzyć się ponownie z naszym koleżką. Tym, jak mu tam było, no, brakuje mi słów. No, tym na M. Wiecie, tym bossem. Tak. Może to byłoby dobrym wyborem. Potencjalnie używając tego mieczyka. Z nim tu mamy nawet teraz patrole. Oj, dobrze. Chociaż dobra, można usunąć w sumie kuszę. Już nie potrzebujemy. Tylko tak, u niego to tarcza będzie za to potrzebna, więc... więc tak. Ale dobra, dobra. Słowo się rzekło. Idziemy się z nim bić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na zwieńczenie odcinka całkowicie. No. I w sumie nie wiem, co więcej powiedzieć. Pewnie lepszym wyborem byłoby też używać broni, którą mamy ulepszoną i tak dalej, ale... Powiedzmy, że zrobimy trzy podejścia. Jedno z tym, drugie z... Powiedzmy, z tamtym do dźgania, a ostatnie będzie z naszą broni plus 2. W każdym podejściu będę wyzywał też sobie duchy. I no, zobaczmy może, jak zadziała czarodziej. Czy bije jakieś dobre obrażenia. Dzień.
Ale wiecie, ten czarodziej to może być, powiedzmy, potencjalnie dosyć słaby, patrząc na to, jak działają oni jako wrogowie. Fajne obrażenia bije z tego. Halo, czarodziej. Okej, ja biję fajne obrażenia. On niekoniecznie. Chociaż dobra, 127. Jeśli to jest liczone z 11. Żartujesz sobie, gro. Co? Mam nadzieję, że ta gra żartuje, bo jeśli nie, to... Dobra, ten czarodziej jest useless. Albo gość ma wielkie odporność na magię. No cóż. No cóż, nie udało się z tym mieczem. Może to być też kwestia tego, że właśnie nie potrafię. Albo kwestia tego, że nie ma nic lepszego do śmiernicy. Jeśli chodzi o tutajszą walkę. Ale dobra, mniejsza. A teraz, czy mogę do tego dobrać tarczę? Chyba mogę. Mam tutaj przynajmniej taką nadzieję. Nie ma fatroli? Nie ma fatroli, dobra. A, to teraz najważniejsza kwestia, czy mogę tak? A, no mogę, dobra. Tym razem spróbujemy może wezwać sobie tłum wściekły jako wsparcie. Wiecie, żeby też próbować różnych samolotów, a nie tylko polegać na śmierniczce i tyle. Prawda, nie sądzę, żeby byli na tyle wytrzymali, ani na tyle mocni, żeby poradzić sobie do końca, ale... Ale dobra. Wiecie, zawsze jakaś szansa na to, że może coś zdziałają. Też biją niewiele. Dobra, może te przyzwańce ogólnie są takie właśnie te duchy, że w sumie biją tyle co i nic. Ale mają jakieś inne zalety swoje. No, na pewno co mogę powiedzieć, to to, że ośmiornica, no, zatruwa fajnie. I dobra, a czy teraz zobaczmy jakie wrażenie? Ciężko mi ocenić, jakie mamy. Ale dobra. Oni też nie są dobrzy na bossów. A, szybko, 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 leczonko. I okej, wniosek następujący. Potrzebujemy jednak mojej meduzy, jeśli chcemy coś ugrać. Chwila, czy ja stagera mu zrobiłem? Ale... O, jeszcze masz dziwnie niskie obrażenia tutaj. Czego naprawdę nie trafiłem tym czymś? Albo on ma dziwne hitboxy, albo ten miecz jest do bani jednak, jeśli chodzi o trafianie. I wydaje mi się, że to raczej to drugie. No widzicie? Po prostu... tak jakby hitbox był na niecałej połowie. Ostrza tylko. Próbujmy jeszcze raz. Okej, 173, no nie. Fajnie się tym walczy, ale nie. W sumie żałuję, że nie wybrałem tej opcji, którą ja, moja druga postać teraz bym jeszcze mógł sprawdzić. A ogólnie na drugiej postaci to jeszcze mam też inne upiory. Konkretnie te takie właśnie duchy jakby tych ognistych, kamiennych chochlików. Można było to, wiecie, wziąć sobie na początek. Tutaj tego nie wziąłem i teraz mogę tego żałować, ale dobra, mniejsza, mniejsza. Nie będę za bardzo rozgadywał. I wracamy do standardowego układu. Czyli moja stara znajoma meduza. Oraz tasak zwany Falkionem roboczo. Chociaż też nie wiem, może to jednak nie jest Falcon, może to jednak jest jakiś tasak. Może. Dobra, wniosek następujący. Zdecydowanie. Ale co to ma być? Miałem jakieś straszne opóźnienie na uniku. Ale tak, zdecydowanie większe obrażenia bije tamtymi ostrzami. To ma sens. Patrząc na to, że to jest mniejsza broń. I też może nieznacznie, ale jednak szybsza. A tak 85 to też w sumie zadowalający wynik, jak na to, ile obrażeń mogę zadawać. W sensie wiecie, na ilość ciosów. Dobra, jest zatruty. Chociaż tyle. No, czemu mi to nie uniknął? A, no cóż. Zabiłem. Totalnie. Aż mi się smutno po części zrobiło, więc... Powiedzmy, że może jeszcze jedną próbę zrobię z moją ośmiornicą. Bo tak, jakoś tak. Tylko spróbuję użyć teraz właśnie tej broni. Muszę oburącznąć, co jest ryzykowne, ale nasypiemy tu jakieś popioły. Aha.
Tak, czy to będzie lepsze? To. Może powiem, że może to. Ciężkie. Teraz jakie obrażenia mamy? 39. Okej. A jeśli to zdejmę, pewnie się okaże nagle, że większy będzie. Nie, plus 30. Czyli 9 zyskuję. A tracę więcej. Dobra, nie opłaca się. Nie opłaca się. Więc dobra, wyrzucamy tarczkę, żeby mi no nie wadziła. Dwie łapy to. Szybko wzywamy śmierniczkę, bo wydaje się być najlepszym wsparciem, jak już powtarzam to któryś raz z rzędu. I tak. Dzisiaj znowu go nie pobijamy, no to będę trochę... Nawet trochę bardzo, mogę to tak określić, zawiedziony. Okej. Okej. Mhm. Okej. Wiecie, co najważniejsze jeszcze jest? Ta śmierć jest bardzo wytrzymała. Co? Jak on mnie trafił? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale z drugiej strony... Wiem, że ja muszę go pokonać, że nie mogę po prostu kolejnego odcinka sobie z nim nie poradzić. Dobra, trudno się mówi. Nikt tego nie obejrzy do końca, bo znowu będzie trwało nie wiadomo jak wiele, jak długo. Ale ja muszę po prostu to sprawdzić. Czy w końcu go pokonam, czy to jest powyżej moich umiejętności. Na pewno problem jest to, że on jest dużo szybszy od moich ciosów. Ostrożnie decydować, kiedy chcę uderzać. W sumie ma ataki takie nieprzewidywane dosyć, które strasznie szybko mogą mnie po prostu dobić, jeśli mnie w nie złapie. Forma te ciągi ataków, okej, nie trafił, co jest ciekawe. No tak, raz nie trafił, nagle dwoma poprawkowymi już trafił. Właśnie o tym mówię. Jest to ciężki ponent. I wydaje mi się, że jednak... Chociaż to mi się bardzo podoba. O nie, nie uda się, za dużo, za szybko śmiernicy mi się pozbywa, tym razem. No i dobił mnie, o tak po prostu, no nie, nie. Nie. Zdecydowanie za dużo chyba się bawię tutaj w zmianę broni, jakieś inne głupoty. Powiedzmy, że tak. Ja zrobię sobie jeszcze 5 podejść max, prywatnie. Znowu nagranie tylko, jeśli uda mi się zbić go, powiedzmy, do połowy zdrowia. Jeśli nie, to... Powiedzmy, że... Na tym to zakończę, więc dziękuję bardzo. I w ogóle, hej, hej. Ale jak mówię, jeśli będzie coś jeszcze dalej, to oznacza, że... No... Najwidoczniej udało mi się coś większego osiągnąć i można nawet go pokonać. Okej. Powiem wam tyle. To jest naprawdę dziwne. Jednak ta dziura jest prawdziwa, nie ma niewidzialnej ściany. On nie może spaść, ja mogę spaść. A walka jest niesprawiedliwa przez hitboxy młota. Po prostu powiem wam szczerze, ataki tego młota są nieunikalne. Także no, ostatnie podejście robię teraz tylko tutaj z wami. Jak widzicie, sobie stworzyłem kilka tych smarów. Mają na niego wpływ nawet jakiś, ale chciałbym, by był większy. I mam nowy plan. Ogólnie spróbujemy pokonać jego pierwszą fazę samemu. Dopiero jak wyciągnie młotek. Bo wiecie, ten moment wyciągnięcia młotka nazywam drugą fazą, tak roboczo, osobiście. To dopiero wtedy wezwiemy sobie meduzę na wsparcie. O ile dożyjemy. Okej. Okej, trafił mnie. Trafił mnie. Szybko. Dobra. Może nie powinienem naprawdę się bawić w tą magię. Ja w sumie w inkantację, bo tutaj tak to się nazywa, to nie jest bezpośrednio magia.
Ja są tu też cuda, a właśnie inkantacje. No niestety. Ach, trafił mnie. Trafił mnie. No niestety. Naprawdę coraz bardziej mi się wydaje, że ten boss jednak... jednak jest jakiś trochę problematyczny, chociaż... Dobra, wiecie co? Dobra, przy tym już jesteśmy. Widzimy się za chwilę na mojej tej drugiej postaci. Zobaczcie ją. I spróbujemy jako ten drugi gościu pokonać Margita? Margita? Nie pamiętam, jak się nazywa, znowu nie przeczytałem nazwy. No, dobra. Tak oto się prezentuje moja nowa postać. Tam w sumie nowa, powiem powiedzieć, czyli tamta prywatna. Widzicie, taki trochę zarośnięty wariat. Pokażę tylko jeszcze statystyki. Zaczynane jako wojownik i tak. Jeśli chodzi natomiast o wyposażenie, to mamy dosłownie tylko podwójne ostrze plus jeden. Nic niby szczególnego. 7 tego udało mi się natworzyć, bo tak powiem wam szczerze, właśnie szybko jeszcze pobiegłem podnieść tą receptę, którą dzisiaj zebraliśmy też na odcinku. 5 butelek i takie duchy sobie póki co tutaj przydzieliłem. Przy czym w pierwszym podejściu będziemy musieli pobiegać na unikach z syndromem tak cały czas. Spróbujemy właśnie z tymi chochlikami. I jak widzicie, jeszcze tu nawet nie byłem, więc będzie znowu scenka, którą jednak pominę ze względu na to, że już ją widzieliście. Dzwonimy szybko po chochliki. I tak... Okej, okay, są wkurzające, podoba mi się to. Nie są jednak najwytrzymalsze. Okej, okay, nakładamy płomienie na nasz mieczyk. I zobaczymy, jak to będzie działać. Okej, okay, 43 na uderzenie. A patrząc na to, jakie my tu komba potrafimy robić, to jest to przyzwoity wynik. Dlatego mam też właśnie trochę więcej życia tutaj. Energii powinniśmy mieć podobną ilość. Może trochę mniej, nawet nie jestem pewien. Ale tak, wydaje mi się, że te ogniki jednak są bardzo dobrym wyborem, jak tak patrzę. Druga faza tak po prostu. No tego się nie spodziewałem. Okej, okay, będzie zwykłe uderzenie. Okej. Okay. I po mnie, bo młot. Oczywiście, właśnie o tym mówię. Wiecie co z tymi? Tutaj mamy szansę go pokonać. Wow. Tylko tak, widzicie, te hitboxy młota. To jest największy problem, jaki tutaj widzę. No i oczywiście moje paniczne unikanie też, ale... Hitboxy młota. Ale dobra, obiecałem, że zrobimy kilka podejść, to zrobimy kilka podejść i teraz zrobimy to trochę lepiej. Płomyk już nakładam tutaj. Od razu na wejściu dzwonimy. I no. Jeśli uda się go pokonać tutaj, oczywiście pokażę wam też, jak pokonuję go na tamtej postaci. A żeby nie było, to jest tylko opcja tej, żeby zobaczyć sobie. Te chochliki, co ciekawe, jeszcze rzucają jakąś magią. Czego mi wcześniej nie robiły, jak się nim bawiłem trochę. No tak mi też zastanawiać, czy nie mamy tutaj przypadkiem lepszej zbrojki nawet niż to, co tam noszę? Skoro tutaj jest taka sytuacja, a nie inna, że no, tracimy mniej życia od jego ataków? I tak, chyba paniczne rolowanie też ma wpływ na to, że przegrywam z nim. Trzeba naprawdę te rolki ostrożniej dobierać. Ale dobra. Rzucił się na jednego z dębatych chochlików, bo chyba tak się tutaj to nawet nazywa tak oficjalniej. Dobra. Dobija mnie. On mnie po prostu dobija bardzo łatwo. I nie wiem, czy to przez winę tego, że mam zły refleks z unikami, czy jak. Ale mówiłem, trzy podejścia to trzy podejścia. Ja czuję, że tą postacią jestem w stanie go pokonać. Nie wiem, czy to też jest wina broni, czy czego. Może naprawdę wina tych właśnie przyzwańców, które wydaje mi się, że są... No potężne. Lepsze od ośmiornicy. Ciężko mi stwierdzić. No, jednak, nawet jeśli chcielibym został przy tej postaci, to za bardzo nie mogę wam tego pokazać na YouTubie do końca, bo zdarzyło się już tutaj sytuacja, że spotkałem paru minibossów na świecie, można tak powiedzieć, sytuacyjnych, których byłem zmuszony po prostu pokonać. Jak chociażby, mogę nawet podać konkretny przykład, na moście, nocny strażnik zaatakował mnie i go ubiłem. A póki co, no. Dobra, czyli muszę chyba rolki trochę spokojniej robić,
a nie tak panicznie, kiedy tylko widzę okazję. To powinno też pomóc. Dobra, tym razem weźmy to w jedną łapę, bo moveset jednoręczny wcale nie jest dużo gorszy, a wydaje mi się, że może być lepszy w tym momencie. Nakładam ponownie płomień i okej, będzie atak. Okej, tak. Gdybym tutaj skoczył, to by się udało. Ale cóż, no. Jest to ciężki oponent. Jest to ciężki oponent, nie będę wam zaprzeczał. Ani Redditowi. Ani samemu sobie. Nie radzę sobie z nim, jest ciężko. I dobra. W takim wypadku... z żalem i smutkiem... kończymy na tym epizoda. I tak. W następnym... mogłem powiedzieć, że dopóki nie pokonam Magritta, to raczej nic więcej nie będę robił. Chyba, że jeszcze na Open Worldzie coś jest takiego ważnego, bądź znajdę tutaj właśnie tym oto wspaniałym gościem jakieś rzeczy, które podnieść, one mogą nam pomóc, typu wiecie, jakieś popioły czy coś. A póki co to naprawdę tyle, więc już mam nadzieję, że wam się podobało, dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się, hej hej!